Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski, Prokam Polska, 26 maja 2017. Wszystkiego najlepszego mamom. Kto nie jest mamą, to życzę, żeby tą mamą został. Kto nie jest tatą, to oczywiście życzę, żeby się mamą zaopiekował też przy okazji. Co na dzisiaj? Przede wszystkim nawożenie. Jest to dobry czas, żeby kontynuować nawożenie. Pamiętajmy, że ta kondycja naszych sadów jest różna, stąd podejście do nawożenia musimy też mieć różne. Jeżeli chodzi o doliste nawożenie, bez względu na to, czy owoców jest dużo, czy nie dużo, na wszystkich gatunkach, malina, truskawka, porzeczka, jabłoń, grusza, wszędzie widzę deficyty magnezu, więc takim dobrym rozwiązaniem na ten moment jest Prohorty Mikroaminem G, 4-5 kg na hektar. Natomiast bardzo dobrym rozwiązaniem na ten moment jest jeszcze ten Kalfos omawiany przed tygodniem, czyli połączenie wapnia z fosforem na raz, czyli w jednym zabiegu wnosimy i wapń, i fosfor. Wapń, struktura komórki, fosfor, podziały komórkowe, tak żeby tych komórek było więcej. Często owoce powstały z kwiatów tych późniejszych, czyli mają potencjalnie mieć mniejszą średnicę. Dbamy o to, żeby urosły, więc dzielimy je, stymulując przy okazji fosforem, a wapń robi za strukturę. Te dwa produkty nie są do siebie przyjaźnie nastawione, nie łączymy ich, więc stosujemy je przemiennie. Raz Prohorty Mikroaminem G, raz Prohorty Kalfos. Kalfos można z mrówką połączyć obydwa, ale z osobna każdy można połączyć z fungicydami, nie ma tutaj żadnego praktycznie połączenia. Unikamy oczywiście przy kalfosie połączenia z miedzią czy z siarką, natomiast pozostałe kombinacje są dosyć luźne. Jeżeli chodzi o jabłoń, parch i mączniak. I teraz muszę powiedzieć, że zagrożenie ze strony parcha wydaje się, że jest zażegnane, ale tak jak powiedziałem, wydaje się, więc czujność należy zachować. W sadzie plam zbyt wiele nie ma. Robimy tą akcję z firmą Arysta odnośnie badania na pozostałości i widać, że ciężko jest tak naprawdę w sadach coś znaleźć. Plamy oliwkowe się pokazują, ale one często nie spełniają norm związanych jakby z badaniem odporności. Wypadałoby tam mieć zarodnikujące plamy, a na to jest jeszcze za wcześnie. Tak czy inaczej, kontynuujemy ochronę przed parchem i co wybrać. Oczywiście, jeżeli ostatnio był któryś z układowych, to w tej chwili sam kontaktowy, kaptan ortocidel, raptan, kapłan, no i, czy kaptan zwykły, w zależności od tego, czy 50 to 3 kilo, czy 80 to 1,9 kilo najczęściej. Natomiast jeżeli nie było ostatnio preparatu układowego, czy za to, dajmy na to, strobiluryny pod kątem mączniaka, to w tej chwili wskakujemy w jedną z tych kombinacji. Raczej bym się skłaniał do tych preparatów układowych z uwagą na to, że tych deszczy trochę w ostatnim czasie było, w jednych rejonach 33, w innych 25, w innych 10, najczęściej około 10 litrów na metr kwadratowy, czyli 10 ml. Tego deszczu spadło, więc to nie jest poziom, który spłukuje z naszych liści, ale przyrost tkanki liściowej też sugeruje. Według tych danych z Portrapu, który jest w Sandomierzu w zaprzyjaźnionym nam ODR-ze, na naszym sprzęcie badany, no to generalnie wychodzi na to, że te zarodniki się wysiały, więc zagrożenia być wielkiego nie powinno. Natomiast dokładna lustracja albo analiza tego, co się działo z doniesień ze środkowej Polski, no to tam wychodzi na to, że około 10% według skierniewickich danych no jest jeszcze potencjalnego zagrożenia do wysiewu, więc na pewno ta infekcja, która jest wskazana przez modele chorobowe na ten okres, musi być zabezpieczona. Jak kto nie miał dobrego zabezpieczenia albo nie jest pewny, Argus, Skore, to są te produkty typowo układowe do zastosowania na ten moment, oczywiście w połączeniu z produktem kontaktowym, czyli znowu kaptan, ortocide, raptan, kapłan i tak dalej. Mączniak. I teraz mączniak, muszę się na chwilkę zatrzymać. Można powiedzieć, że to, co wymieniłem, czyli ten Argus z kaptanem, automatycznie też tego mączniaka powinien nam powstrzymać. Ale muszę się skupić na tym, co Państwo źle często robicie w swoich sadach. Wpuszczacie do mączniaka, czyli robicie strategię
walki z parchem, zapominamy o mączniaku, jak mączniak się pokazuje, to w tym momencie hura, czym go zwalczyć. To jest też grzybowy patogen i te zarodniki konidialne są bardzo mocno dokuczliwe. Cykl, można powiedzieć, grzyba, no nie cykl rozwojowy, ale występowania jest kilkuletni. Jak wpuścimy go do sadu, to mamy go przez kilka lat najczęściej. Wycinamy w pierwszej kolejności, jak się da, wynosimy i palimy. Natomiast jeżeli tego nie robimy, wpuścimy mączniaka do sadu, no to jest kłopot. To możemy sobie pryskać i ustawiamy się w tej chwili czasem indywidualnie na cotygodniowe zabiegi, ale one nie są wystarczająco skuteczne. Znowu, wycinamy. Wiosną Z2 siarkowe, w okolicach kwitnienia Z2 razy SDHI, po kwitnieniu Z2 razy strobiluryny, później mamy jeszcze Z2 układowe. Jak do tego po zbiorach przypalimy węglanem potasu, to tak naprawdę, a w zanadrzu mamy jeszcze produkty typu Topaz, Kendo, no to jest czym. Domark doszedł do tego jeszcze w obecnym czasie, a dobrze sobie z mączniakiem radził Nimrod. Jest naprawdę dużo na mączniaka i można powiedzieć, dziwimy się, że przegrywamy walkę z mączniakiem, często wykorzystując tak naprawdę na własne życzenie te produkty w walce z parchem nie w tym momencie, kiedy one by się na mączniaka przydały. Zachęcam do tych naszych komunikatów, które umieszczamy na naszej stronie internetowej hortiprocamp.pl. Wysyłamy je też mailowo, jak ktoś tam z Państwa jest zainteresowany. Można się z tym dobrze zapoznać i popatrzeć, jaka ta strategia na tego mączniaka nasza jest. Tak, abym powiedział, znowu Argus z którymś z kaptanów na ten moment, później następny zabieg typowo parcho, zapobiegający przeciwko parchowi jabłoni, a następny znowu na mączniak, co drugi raz na mączniaka. Wiśnia, czereśnia, inne pestkowe, no brunatną zgliznę dalej wycinamy, mamy troszeczkę czasu, puszczamy ludzi z sekatorami, żeby to powycinać, oczywiście już na walkę jest trochę kłopot, drobna plamistość liści drzew pestkowych, to tutaj jest czas na kaptany, jest czas na sylid, jak ktoś jest przyzwyczajony do danego produktu. Kaptany przy okazji zwalczają oprócz drobnej plamistości także kwestie gorzkiej zgnilizny owoców, więc jest to na pewno też ciekawe połączenie. Stacje i w przypadku parcha, i w przypadku brunatnej zgnilizny wszędzie wskazywały wysokie infekcje, wysokie zagrożenie. W komunikacie wspomnianym przed momentem, tym pisanym, umieściłem pierwsze stacje, ale praktycznie niemalże codziennie te infekcje silne miały miejsce. Komunikat też zawiera kwestie szkodników. Szkodników się pokazuje coraz więcej. Oczywiście są plantacje malin, czy truskawek, czy jabłoni, gdzie szkodników jeszcze nie widać, ale w większości sadów, co możecie Państwo także w tle zaobserwować, mszyca na porzeczkach, mszyca na wiśniach, mszyca na jabłoni, mszyca na malinach jest. Zwójka także się pokazuje na większości gatunkach i na porzeczkach, i na malinach. Można ją zaobserwować. Pokazują się też chrząszcze, nie zawsze złe, bo spodziewamy się nagryzień na liściach truskawki czy maliny, gdzie te dziurki sugerują występowanie kwieciaków, ale bywa też tak, że nie jest to kwieciak, tylko są to, tak jak możecie Państwo zaobserwować znowu na zdjęciach, czy to w malinach, czy to w truskawkach, czy to także na leszczynie, gdzie takie szkody potrafi wygryźć omomiłek, czyli pożyteczny chrząszcz z rodziny omomiłkowatych, który jest naszym sprzymierzeńcem w walce choćby z mszycami. Natomiast no, on, powiedzmy, przy deficycie danego szkodnika, a jest wszystkożerny, żywi się także tymi liśćmi i ten obraz przejściowo wygląda dobrze, tego bym do końca nie zwalczał, bo z jednej strony trochę liścia nam ubędzie, ale z drugiej strony, jak nie uszkadza nam kwiatów, to może warto rozważyć zostawienie go na miejscu. Grusza. Kolejny gatunek, no bardzo newralgiczny moment do walki z miodówką. Każdy, kto nie wykonał zabiegu jeszcze, no powinien zauważyć, że w tych kątach przylistków, na wierzchołkach tych liści, tej miodówki jest coraz więcej. Są formy
i latające, uskrzydlone jeszcze, są formy już te pancernikowate. Nie ma tego zbyt wiele, ale to jest naprawdę wysoki próg zagrożenia ze strony tego szkodnika. Kto nie zrobił fortecą, powiedzmy, plus siltak, to ten moment czyszczący jest, uważam, na ten moment bardzo dobrze. Na późniejszy trochę okres zostawiłbym, jak już będziemy mieć czysto, jeden z następnych zabiegów Movento i wtedy takie połączenie potrafi zabezpieczyć sady gruszowe do jesieni. Natomiast no, jednym zabiegiem tego na ten moment jeszcze nie zrobimy. Na gruszy szukałbym też objawów rdzy gruszy. Jeżeli taka jest, to wskakujemy z produktem typu Zato. I jeżeli no, przy okazji załatwiamy parcha gruszy. I to by było chyba w gruszy najważniejsze i rośliny jagodowe. Malina, właśnie, wspomniana rdza gruszy, a tutaj są rdze występujące na malinach powszechnie. Moglibyśmy się tam zastanawiać, czy to jest rdza wejmutkowo-porzeczkowa, czy rdza maliny. Wszystko jedno, jak jest rdza, to musimy walczyć mocno i ubolewam nad jedną rzeczą, bo do tej pory ona dokuczała najbardziej w Polce. Natomiast wczoraj porobiłem piękne zdjęcia, które możecie Państwo, piękne, powiedzmy fotograficznie, chociaż fotografowie by się ze mną może nie zgodzili, bo robią lepsze. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o patogen, niesamowita presja. Szukamy generalnie pierwszych grudek i przy znalezieniu pierwszej grudki walczymy z patogenem, a musicie Państwo widzieć, że na wielu plantacjach presja jest naprawdę ogromna i taki trochę dylemat, jak tym zrobić. Sięgamy po ciężką broń. Na pewno sięgamy po Zato, które jest zarejestrowane. Raduje mnie to, że doszło trochę środków. Jest Luna Sensation i Luna Experience, obie zarejestrowane także na tegoż patogena. Jedno jest z tebukonazolem, fluoperam, drugi jest właśnie z strobiluryna, czyli podobnie jak za to z fluoperamem. No, mamy trochę pokrewne, bo zawsze jakaś substancja się nam powtarza, albo fluoperam, albo strobiluryna, czyli za to. Ale możemy wykonać jednak trzy zabiegi w rotacji w dosyć bliskim odstępie czasu, czyli co 7 dni i powinniśmy troszeczkę okiełznać tego patogena. Chociaż przy tej presji, którą widzę, no wcale łatwo nie będzie. Porzeczka czarna, masa szarej pleśni, żółknące liści wewnątrz krzewów, dużo tego jest. Oprócz tego drobna plamistość liści, znowu możemy sięgnąć po produkt typu Zato, ale oczywiście możemy sięgnąć po kaptany. Kapłan jest zarejestrowany choćby na to w szczegółowe dane, na tym komunikacie także pisanym, żeby łatwiej było zapamiętać, wydrukować. Truskawka, też pilnujemy szarej pleśni, kwitnie, ładnie kwitnie. Owoce wydają się być co niektóre zdeformowane, ale wydaje mi się, że ten plon jako taki w wielu lokalizacjach dobry i warty troski. Pilnujemy szarej pleśni, okres kwitnienia to jest najważniejszy moment walki z tą chorobą. Możemy sięgnąć w tym momencie po tiuramy, czyli choćby sadoplon, któryś z tych produktów tiuramowskich. Kwieciak, szukamy kwieciaka, czy jest, czy nie ma. Dziury, tak jak wspomniałem, wygryzione mogą być oznaką nie kwieciaka, a o innych chrząszczy, choćby tego wspomnianego omomiłka, który na ten moment jest. Nawożenie we wszystkich gatunkach jagodowych, dokładnie takie jak omawiałem na początku, czyli Prohorticalfos, przemiennie z mikroamin MG, czyli raz magnez, raz wapń z fosforem. Wydaje mi się, że to jest dobry moment na tego typu działania. I mam chyba wszystko, pewnie i tak długo. Dziękuję, zapraszam do regularnego śledzenia komunikatów i tych pisanych, i tych mówionych. Na dzisiaj tyle. Jeszcze raz wszystkim mamom wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. Dziękuję.